No, dawaj. Tak. Dobrze. Dobra, patrzcie, co teraz będzie się działo. No, tak my to robimy tutaj. Siemano, jak leci. Pod ostatnim odcinkiem wszyscy wyrazili jedną głośną opinię. Pippin, pokaż, jak ty to robisz, jak co robisz, jak dlaczego ty jesteś taki zajebisty. I zobaczcie, i to właśnie o to wszystko w tym chodzi. Chodzi o to, by się konkretnie wczuć w daną postać. Musicie nawiązać idealną więź w idealnych proporcjach ze swoją postacią. Musicie się wczuć. Gdy osiągniecie jakiś poziom w jakiejś grze, w jakimś skillu, będziecie go, powiedzmy, już mieli. Chociaż i tak nie macie, znając was. Ale powiedzmy, że trochę już powoli mnie zaczynacie, chcecie mnie dogonić. Ale musicie wejść poziom wyżej. Musisz wejść w postać. Musisz to zrozumieć. Cieszę się, że próbujecie iść do przodu. Czuję właśnie tą spływającą moc króla. Ale ciężko będzie mi wyszkolić taką ilość napów jak wy. Ile jest komentarzy z wszystkie komentarze. Pokaż mi, jak ty to robisz. Pokaż! Strać coś! Ale dobra. Chcieliście? Dobra, dzisiaj wyjawię wam parę jeszcze innych sekretów. Oglądajcie dalej. Dobra, pora, żebym wam wyjawił sekret mojej maszy. Jest to wielki kawał mięcha. Po pierwsze steki. Jak najwięcej steki, jak najwięcej białka, jak najwięcej tłuszczu. Zobaczcie, jak to się cieka. Widzicie to, jak to się leje. To jest właśnie ten staw, ten dom. Jeszcze serwetki można prosić. To jest prawdziwy danie. Mio, kawałek steka, a nie jakieś kanapeczki, co wy tam sobie jecie przed komputerkiem. Ja wiem, co wy jecie. Dlatego jesteście tacy słabi, jak ci wszyscy ludzie. W tej restauracji jest dużo ludzi. I oni chcą być tacy jak ja, nie? Wiecie, być najlepszym we wszystkie gry, być królem wszechświata. No i próbujemy tutaj właśnie jeść takie właśnie mięcho. Ale no niestety nie udaje się, król może być tylko jeden. A co król pije? No ja nie chcę się o tym mówić, że pije drinki jakieś drogie. Może stać. Jako, że jestem prawdziwym sportowcem, bo e-sport to też sport, nie? I teraz pokazałem wam mój sekret masy, teraz pokażę wam moje sekrety. Chodźcie, zapraszam na moją prywatną osobistą siłownię. Tutaj mamy zajebiste narzędzia właśnie. Możemy sobie pozapierdzielać tak, ja! I tutaj wbijamy właśnie kondycha. Dobrze. Możemy sobie biegać w miejscu. Tutaj jest cały balans i cały ten szajs. W tym miejscu właśnie wymyślam sobie, co jest zbalansowane, co nie jest zbalansowane. Stwierdzam właśnie piki, co jest dobre dla mnie, co jest złe. Jaką ścieżką powinienem podążać właśnie na tej siłowni. To jest właśnie to, co robię poza nagraniami. To jest właśnie taki prawdziwy backstage. Ja sobie tutaj właśnie siedzę, ćwiczę. Muszę być zawsze najlepszy. To wymaga dużo ode mnie ciężkiej pracy, jakby nie patrzeć. Musicie to docenić. Wiem, że doceniacie. Dzięki. Dziękuję też właśnie wam za wszystkie łapy w górę pod poprzednim flipkingiem. Mam nadzieję, że pod tym będzie dwa razy więcej. Tutaj jestem właśnie, przypomina mi się 2004 rok. Granie w Tibie. Siedzenie w jednym miejscu. Właśnie takie skillowanie, nie? Sword fighting, fist fighting, fist fighting! Dobra, także ja się już z wami powoli żegnam. Wchodzę właśnie w nadprzestrzeń, pamiętajcie. Flipping król na przestrzeń!